Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj kolejne spotkanie z cyklu Jak spotkać Jezusa i będziemy omawiać bardzo ważny punkt spotkania z Szymonem, a jest to o tyle ważne, że jeśli weźmiemy potem późniejsze rozmowy Pana Jezusa z Szymonem, to jest wśród nich jedna z takich rozmów, gdzie Pan Jezus nawiązuje do tego pierwszego spotkania, gdzie Pan Jezus zmienił mu imię. Pierwszego w swoim rodzaju, nie pierwszego chronologicznie, bo nie o takie pierwsze spotkanie chodzi. Pierwsze spotkanie to jest dla mnie takie spotkanie, które ma po prostu istotne, odróżniające od innych spotkań znaczenie. I jeśli weźmiemy Mateusza 16 rozdział, od 13 wersetu, to czytamy tam takie słowa. A gdy Jezus przyszedł w stronę Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, mówiąc, kim jest według ludzi Syn Człowieczy? A oni rzekli, jedni mówią, że Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, a inni Jeremiaszem, albo jednym z proroków. Powiedział im, a wy co mówicie, że kim jestem? A odpowiadając, Szymon Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Albo można z komentarzem. A odpowiadając, Szymon Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, czyli skała, Syn Boga Żywego. Bo jak wiemy, Chrystus jest skałą. Czyli A odpowiadając, Szymon Piotr powiedział, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. I odpowiadając, Jezus powiedział mu, Błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. A ja Ci też mówię, że Ty jesteś kamieniem, z jakich na tej skale chcę zbudować moje zgromadzenie. A odrętwienie śmierci nie ogarnie go. Dam Ci też klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie i cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Jezusem Chrystusem. Czyli mamy nawiązanie do tego spotkania, gdy Szymon otrzymuje nowe imię i dzisiaj się tym pierwszym spotkaniem Szymona z Panem Jezusem chciałbym zająć. O tym spotkaniu czytamy w Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 40-42 wersetu. Jezus spojrzawszy na niego rzekł, Tyś jest Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazwany Kefas, to znaczy kamyk. Kamyk, żywy kamyk, żywy kamień. Andrzej słyszał, jak Jan Chrzciciel mówił, oto baranek Boży. Dlatego poszedł za Jezusem Chrystusem i pozostał z Panem Jezusem Chrystusem z Nim jeden dzień. Zachwycony i przekonany o cudowności Jego osoby. Poszedł szukać swojego rodzonego brata, Szymona, aby jego przyprowadzić do Jezusa. Przyprowadzenie Szymona do Pana Jezusa stało się jego celem. Przyprowadzanie ludzi do Zbawiciela było szczególną zdolnością Andrzeja. Czytamy o tym jeszcze w Jana 12 rozdział 20-22 wersetu. Tutaj w tym fragmencie, o którym teraz mówimy, wykorzystuje ten dar działając pośród swojej najbliższej rodziny. Jakaż łaska, kiedy nasi rodzice bądź rodzeństwo przyprowadzają nas do Pana Jezusa. Piotr mówił chętnie, często i szybko. Jednakże podczas swojego pierwszego spotkania z Panem Jezusem Chrystusem milczał. Mógł doświadczyć, jak w tym skromnym i pokornym człowieku mieszka cała pełnia boskości. I tutaj widzimy, Ty jesteś Szymon, syn Jana, Ty będziesz nazwany
Kefas to znaczy kamyk. Kamyk. Takie jest imię, jakie Pan Jezus nadał Piotrowi. Czyli to znaczy kamyk. Syn Boży, który jest światłem i życiem, przejrzał całe życie tego spontanicznego i pełnego energii mężczyzny, czyli Piotra, i nazywa go Szymonem, wskazując na to, kim jest z natury, oraz nadając mu imię Kefas, wskazujące na to, kim jest według zamierzenia Bożego, czyli kamykiem. Kamykiem. Z całą pewnością Piotr wtedy nie rozumiał jeszcze znaczenia swojego nowego imienia Kamyk. Kiedy Pan później znów powtarza i potwierdza to imię, zaczyna on pojmować, że zgromadzenie zbudowane jest z żywych kamieni, a skałą, na której jest ono ugruntowane, jest Chrystus. To miejsce z Mateusza, 16 rozdział, 18 werset, który już mieliśmy okazję oglądać. Jeszcze przypomnę go, bo to jest ważny fragment. Mateusza 16, rozdział 13 wersetu. A gdy Jezus przyszedł z strony Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, mówiąc, kim jest według ludzi Syn Człowieczy? A oni rzekli, jedni mówią, że Janem Chrzcicielem, a drudzy Eliaszem, a inni Jeremiaszem albo jednym z proroków. Powiedział im, a wy co mówicie, że kim jesteś, że kim jestem? Co mówicie, że kim jestem? A odpowiadając, Szymon Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus. Tutaj komentarz, czyli skała, bo Chrystus znaczy skałę. Skałą tą był Chrystus, mówi pierwszy list do Koryntian, 10 rozdział, ile dobrze pamiętam. Czyli ty jesteś Chrystus, czyli skała, Syn Boga Żywego. I odpowiadając, Jezus powiedział mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, ale Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci też mówię, że ty jesteś kamieniem, z jakich na tej skale chcę zbudować moje zgromadzenie. A odrętwienie śmierci nie ogarnie go. Dam ci też klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane i w niebie i cokolwiek rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał swoim uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Jezusem Chrystusem. Zatem widzimy tu wyraźnie, bardzo proste sformułowanie, a odpowiadając, Szymon Piotr powiedział, ty jesteś Chrystus, czyli skała, Syn Boga Żywego, a wtedy, a ja ci też mówię, że ty jesteś kamieniem, z jakich na tej skale chcę zbudować moje zgromadzenie. Zatem mamy wyraźne świadectwo Słowa Bożego. Następnym spotkaniem, jakim chciałbym się w przyszłości zająć, to będzie spotkanie, pierwsze spotkanie Natanaela, który był nazwany przez Pana Jezusa szczerym Izraelitą. I to spotkanie Natanaela z Jezusem Chrystusem byłoby naszym tematem. A czy ty się już spotkałeś z Panem Jezusem Chrystusem? Czy Pan Jezus Chrystus nadał ci już nowe imię? Czy to nowe imię jest już ci nadane, które jest imieniem zgodnym z Bożym zamiarem? Czy dalej nosisz swoje stare, naturalne imię i nie masz nowego imienia? Więc każdy wierzący ma nowe imię, tak jest napisane w Słowie Bożym, Księdze Objawienia, Księdze Apokalipsy. I każdy zbawiony ma nowe imię, napisane na białym kamieniu będzie ono to imię. I to nowe imię jest właśnie bardzo ważne. Tylko to imię zna ten, kto je otrzymał i ten, który je oczywiście nadał. Więc uwierz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz zbawiony i wtedy dostaniesz nowe życie, które jest wiecznym życiem. To jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.